co? Coś? Nie. Okej, proszę powiedzieć dokładnie, co się stało. Proszę pana, nie wiem, co się stało. Może odejdziemy do szpitala. Nie wiem, bo ja nie mogę patrzeć, bo mam dzieci tutaj. Okej, pani tutaj znowu pracuje. Ja jestem panią Zajdę. Ale co się dzieje? Ile ma lat dziecko? Okej, otwieram. Matka. Dobry zespół. Pacjent. Halo, mały. Dalej się przytrusi. Coraz bardziej taka niebieska. Nic nie widzę dalej. Nie wiem. Ile to jest dziecko lat? Około 6 lat. Nie da się położyć, no rwie się do góry. Rwie się do góry? Okej, kiedy nie na śledzie. Nie mówię na śledzie. Nie czuję, nic pod kontrolą wzroku, nic nie widzę, tak? Dalej, bo jest. Za pół godziny. Okej, proszę, jak się jeszcze. Wy byłeś 4 i nie. Okej, będziemy się z panią kontaktować. Proszę pani, dziecko zabrać do szpitala, zabierzemy do szpitala. W tym momencie dziecko już zrobiło się, nie przestało. Nie widział pani przy drodze. Zażalowałem, że przychodzę. Ale śmiech. Jest pani dziecko wychylone do głowy, widzę coś wyjątkowej pod kontrolą wzroku. Nic nie widzę. Nie mam Krzysiek, nie mam nic w wywiadzie, jest całkowicie czysto, żadnych alergii. Skóry na lewie, na chwilę nic takiego nie ma. Dziecko urodzono w czasie. Wyczuwa się, Ambu. A samo okay, pisać mikrofonu jest podłączone do... Nie da rady będzie robić. Taki opór na worku, że... Okej, w takim razie zgodę do koordynatora dzwonię na intubację bez zatrzymania krążenia, niezdolność oddechowa, ciało obce, prawdopodobnie w drogach oddechowych. Bez zwierczenia. Może pani nasz wszystko tutaj wie. Co ona dzisiaj robiła? Ja sobie nie bardzo głęboko widzisz taki czerwony landryny. Widzisz to? Ale przed nagłośnią, tak? Czy widziała pani już dalej, za. Widzisz to? Jeśli mogę tylko złapać przed nagłośnią, to wyciągnę. Mogę złapać? Dobra, udało się, wyjąłeś? Okay. Tak. Coś pani tutaj widziała z takiego specyficznego, co mogłoby... Słuchaj, sprawdzamy od początku, tak? Mały, słyszysz mnie? Nie robię. Udrożniony drogi, oddech. Po prostu nie wiem, co się stało. Brak oddechu, a ten to? To jest. Tego nie czuwasz, tak? Dziecko ma na imię Franek. Franek, okej, gdzie skąd zaś? Detekuje mi się klatka u nosi, wierzchowa. Macie ważenia, prawda? Dziecko ma 6 lat, 20 kg. Dobra, podłącz pulsację. Nie ma tego, przyłączyłem. Pulsację symetr, przyłączyłem pulsację symetr. Jaka jest saturacja? 88. Jest zgoda od koordynatora? Jest zgoda. Już prosimy. Ale jest nażelowana? Nażelowana rózga z bankietem. Ja jestem z wami. Jaki numer? Piąteczko. Okej. W takim razie pójdziemy. Okej, wiesz co? Ja ją usunę, że? Uszczelnienie rózgi, tak? Żołądek? Ja wiem o tym dziecku, że ma imię Franek, ma 6 lat i jest pechę żukowy. Jak było? Pechę żukowy wszędzie. Dobra, tak, są rodzice, będą najszybciej za pół godziny. Mogą dojechać. Pani się niepokoi. Jaką się niepokoi? Jak najbardziej staram się pomóc. Dziecko jest. Proszę mi patrzeć, bo ja stawię tego dziecka. Co się dzieje? Czy w tej chwili oddechał już jest dobrze. W tej chwili jest dobrze. Udało się już drogi oddechowy. Ale w jakim stanie?
stanie jest? Co się dzieje? Ja jestem zabezpieczenia. Teraz ustabilizujemy jego transport. Okej. Dostęp do żywca. Dostęp do żywca, jeśli niemożliwy, to do szpitowy zaproszę. Dobra, spróbuję być normalnie. Saturacja w tej chwili jaka? 95, tak? Czy pan co? Nic u dziecka? Nie reaguje, tak? Ja go oglądam, czy ewentualnie jakieś inne rzeczy. Spiąć. Dziwne rzeczy nie znam. Ja sprawdzę testo. To jest oczywiście starze. Brak oddechu. Tętno zgodne z tym, co na monitorze, to jest 140 mm. Czy jest takie same tętno tutaj jak na budowej? Chcesz parapaka? Okej, gotowy tam. Żeby ten respirator transportowy użyć. Ale jest opcja dziecka tam wentylacji? Ustawa właśnie do oddechu, tak? Tak. Może pani wejdzie jakiś miłowiec, przytuliliśmy dziecko, tak żeby nie zmarło. Nie, dzwonimy. Nie ma szans, żeby zmarło. No tak, okej. Do koordynatora albo do OCPR-u, czy wyznaczenie szpitala najbliższego dziecko, bo nie wydaje się, że chorzy. Szpital macie 15 minut drogi, sąd może troszeczkę mniej. A za ile jest to będzie? Klinika pediatry. Klinika pediatry. Nie mamy. Nie trzeba. 2 minuty do końca zadania. Okej. Zabierz sprzed porządek. Najpierw jeszcze porządek.